Miło mi Cię gościć na naszym CarSmile'owym kanale. Chciałbym z Tobą porozmawiać o przyszłości motoryzacji. Taki mamy cykl. Ale też jakby trochę chciałbym Cię przedstawić, bo nie mam tutaj niestety możliwości, żeby pokazać Cię na tle jakiegoś ładnego samochodu, bo nagrywamy oczywiście home office, łączymy się przez komunikator. Więc tak, gdybyś mógł tak w dwóch zdaniach o sobie powiedzieć. Nazywam się Szymon Sołtysik, jestem odpowiedzialny za PR Mazdy w Polsce, i to od 3 lat za chwilę, a przez poprzednich 20 zajmowałem się motoryzacją i byłem dziennikarzem motoryzacyjnym, więc najpierw pisałem o samochodach różnych, teraz piszę o Mazdzie do mediów, a wcześniej pisałem i mówiłem i opowiadałem do odbiorców, czyli czytelników, widzów, słuchaczy. Mazda jest na tyle niebanalną marką, że tym większa jest to dla mnie przyjemność. Tak sobie myślę, czy jest marka, którą można do tego porównać, tak? Bo z jednej strony jest to firma, która się odbudowała po tej wielkiej katastrofie nuklearnej, która była w Hiroszymie. Z drugiej strony jest to chyba jedyna marka na świecie, która na przykład miała autobusy zasilane silnikami Wankla. Jest to trochę taki producent, który idzie własną drogą. Pewnego dnia stwierdzili, że skopiują sobie brytyjski roadster, zaczęli robić brytyjskie roadstery, zrobili ich parę milionów, zdaje się. Są najpopularniejszym tego typu producentem, tego typu samochodów. I teraz też Mazda idzie trochę swoją drogą i o to chciałem cię zapytać. Wszyscy robią silniki małe, turbodoładowane, z tryskiem bezpośrednim, wszyscy mówią elektryfikacja samochodów, koniec diesla. A Mazda, mam wrażenie, idzie troszeczkę w innym kierunku. No to prawda, jeszcze do tej twojej opowieści o historii bym dodał jedną rzecz, że Mazda idzie swoją drogą i cały czas pozostaje niezależna. To jest bardzo istotne w dzisiejszym takim mega zglobalizowanym świecie, gdzie właściwie wszyscy gdzieś tam są mocno połączeni finansowo czy produktowo z innymi producentami, a w Mazdzie udaje się zachowywać niezależność. No i rzeczywiście ta swoja droga, własna droga, ten taki duch Mukainady, to gdzieś tam dzielnica Hiroshimy, gdzie znajduje się siedziba marki, to jest cały czas coś, co przebrzmiewa w historii i tej poprzedniej i obecnej marki. No tak, jakby idziemy własną drogą. Jednym z przykładów, tak jak wspomniałeś, jest powstrzymanie się od tego pędu do downsizingu, bo gdzieś tam wierzymy w to, że no takie bardzo sumienne podejście do budowy silnika spalinowego i dopasowanie jego wielkości do wielkości samochodu rzeczywiście może przynieść najlepsze efekty. Zastosowanie małych turbodoładowanych silników widzimy, że przyniosło efekty doraźne producentom, którzy dopasowywali na szybko swoje samochody do zmieniających się norm emisji spalin i zużycia paliwa. No ale po zmianie tych norm widzimy też, że no, gdzieś następuje rewizja tych poglądów. No a nam się udaje cały czas trzymać tego right sizingu, tak to nazywamy. I rzeczywiście udało się tak tę technologię dopasować istniejącą, że samochody nawet z dużymi silnikami, z dużymi pojemnościami, dzisiaj duży to się mówi 2 litry, prawda? Że 2 litry i więcej to jest duży silnik, no nie do pomyślenia kiedyś, ale że te silniki zużywają porównywalnie mało paliwa jak te, nie do, jak te małe jednostki z turbodoładowaniem, czasami są nawet oszczędniejsze. No i to powoduje, że te silniki po prostu bronią się cały czas, mimo że oczywiście wielu narzeka, że brakuje kopnięcia z turbosprężarki, ale to jest inna charakterystyka i myślę, że to po prostu trzeba wziąć pod uwagę, kiedy wsiada się do tego samochodu. Zresztą, jeszcze jakiś czas temu silniki turbodoładowane były benzynowe, zwłaszcza rzadkością w motoryzacji i to one były takim czymś ekstra, wow, rzadko spotykanym. A teraz okazuje się, że te wolnossące, te z normalnymi pojemnościami, normalnymi według poprzednich nomenklatur, są czymś egzotycznym, prawie na wyginięciu. No tak, ale ja też słyszę o tym, że gdzieś stawiacie na silnik diesla, tak? Że to może niekoniecznie, no bo elektryczna Mazda też się gdzieś pojawia, tak? Dziennikarze są zapraszani na to, żeby sobie nią pojeździć. Jak to jest? Pójdziecie w kierunku diesla, czy jednak ta elektryfikacja też w jakimś stopniu was interesuje, żeby tam, nie wiem, jakiś mały kawałek tego tortu, bo jak rozumiemy wszyscy, no nie będzie to powszechny samochód, elektryczny samochód będzie ograniczony do jakichś tam, nie wiem, poruszania się po mieście. Czy jakby idziecie dwutorowo, czy jak mamy to rozumieć w tej chwili?
My idziemy bardzo wielotorowo, tak bym to nazwał, dlatego że realizujemy taką strategię wielorakich zastosowań napędów. To znaczy tak, wiemy dzisiaj doskonale, że większość samochodów, jakie znamy, jakie wyjeżdżają z fabryk, to są samochody oparte o silnik spalinowy. I tak naprawdę według naszych estymacji ten silnik spalinowy pozostanie z nami jeszcze przez najbliższych kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat. Dlatego go ciągle rozwijamy, zarówno w wersji benzynowej, jak i w wersji wysokoprężnej, w wersji diesla. To wynika choćby z tego, że ten silnik jest bardzo potrzebny, żeby stanowił albo podstawę napędu, albo uzupełniał napęd na przykład elektryczny w przypadku na przykład samochodu typu plug-in hybrid. I teraz idąc tą filozofią, tą myślą, rozwijamy zarówno benzynowe silniki, to jest ten Skyactiv-G, Skyactiv-X, czyli te nasze silniki z right-sizingiem, ale rozwijamy też silniki diesla, to jest prawda, silniki Skyactiv-D, które widzimy, że mają zastosowanie w konkretnych przykładach. To są na przykład SUVy, które wiemy doskonale są samochodami, które wymagają dużych nakładów energii, a tę energię łatwo wyzwolić małym kosztem właśnie z ropy, z oleju napędowego poprzez zastosowanie silników wysokoprężnych. I takie silniki stosujemy i będziemy stosować, bo pracujemy nad nową generacją silników diesla, które mają mieć w sobie taki gen przełomowości jak silnik Skyactiv-X w przypadku zasilania benzynowego. To mogę dzisiaj powiedzieć. I to jest ciekawostka, że o ile w Europie ze względu głównie na aferę związaną z silnikiem diesla, ten napęd jest w niełasce. No ma po prostu mówiąc brzydki PR i wielu ludzi kojarzy silnik diesla z czymś złym. To na przykład my zaczęliśmy sprzedawać te samochody z silnikami diesla w Japonii, w Chinach, w Australii, także w Stanach Zjednoczonych i one tam się całkiem nieźle przyjęły. To pokazuje, że przy zastosowaniu odpowiednich środków oczyszczania spalin, po pierwsze, te silniki po prostu spełniają normy, a dwa, odpowiadają na te potrzeby, które są związane z użytkowaniem konkretnych rodzajów samochodu. Ale ponieważ na początku powiedziałeś, że Mazda podąża własną drogą, to tutaj też by nie było Mazdy i jej takiego ducha przewrotności bez na przykład faktu, że w Azji można sobie kupić Mazdę 2, tam się nazywa Mazda Demio, z silnikiem diesla i napędem na cztery koła. Taki samochód też istnieje. Myślałem, że robicie wysokoprężnego wankla, jeśli mam być szczery. No słuchaj, takim przykładem przełomowości może być fakt, że ten silnik wankla ma powrócić rzeczywiście, bo oczywiście Mazda gdzieś tam jest znana w historii z dopracowania i wdrożenia do seryjnej produkcji silnika wankla. I ten silnik wankla ma powrócić w modelu elektrycznym MX-30 jako range extender, czyli ten taki generator dodatkowy energii, który będzie zasilał akumulatory. On nie będzie napędzał kół, ale będzie zasilał akumulatory samochodu elektrycznego. I uwaga, taki silnik, oprócz tego, że docelowo jakby w podstawowej wersji będzie zasilany paliwem, benzyną bezołowiową, to też będzie mógł być przerobiony na LPG. I to jest właśnie przykład takiej wielotorowej strategii, którą realizujemy. Z jednej strony spalinowe silniki, benzyna i diesel, z drugiej strony silnik wankla, z trzeciej strony napęd elektryczny, ale też to, co już dzisiaj się pojawia w naszych samochodach, to też hybrydy, na razie mild hybrid, ale docelowo też plug-in hybrid, pełna hybryda. W związku z tym tych rozwiązań jest tak dużo i one wszystkie są dobre. To nie jest tak, że jest jedno idealne, a reszta jest zła. Nie, dlatego że jeżeli weźmiemy pod uwagę miejsca, gdzie na przykład pokrycie siecią energetyczną jest słabe, są przerwy w dostawie energii elektrycznej, nie ma dobrych parametrów, tam samochody elektryczne nigdy nie zaistnieją, choćbyśmy zaklinali rzeczywistość nie wiadomo jak, a my chcemy tam być, bo naszym planem, naszą wizją jest to, żeby dostarczyć po prostu mobilność ludziom na całym świecie, a nie tylko wybranym grupom, które mają dostęp do gniazdka elektrycznego. I stąd są te wszystkie prace nad różnymi rodzajami napędów, żeby po prostu pokryć naszą gamą produktową jak najszersze zapotrzebowanie, a nie zostawiać ludzi bez możliwości zachowania mobilności. Jak będzie w Europie, twoim zdaniem? W ogóle macie zamiar zostać w Europie? Sorry za takie pytanie, ale z tego, co obserwuję, tak, to... Tak. No, niektóre marki nam się wykruszają, tak? Pierwsze Infiniti odpadło, teraz mówi się o tym, że Nissan ma zostać z jakąś bardzo okrojoną gamą modelową. Nie wiem, czy to jest prawda, ale czytałem gdzieś takie informacje w sieci, że ma nie być ani Zetki, ani GTR-a, mają zostać tylko crossovery, a z tego co widzę, Mazda raczej idzie w drugim kierunku, tak? Wasza szczególnie oferta crossoverów czy SUV-ów z roku na rok się rozrasta. Czy to jest taki trend, który się utrzyma, czy też Mazda w jakiś sposób będzie z Europy uciekała?
Na pewno nie będziemy uciekać z Europy. To jest deklaracja, którą dzisiaj mogę złożyć, powtarzając zresztą to, co mówi nasz zarząd. Zamierzamy zostać w Europie. Mało tego, zamierzamy tutaj wzmacniać pozycję, dlatego że też w Europie widzimy duży potencjał sprzedażowy. Oczywiście jest to bardzo trudny rynek, dlatego że na przestrzeni, którą zamieszkuje powiedzmy 500 000 ludzi, mamy kilkadziesiąt różnych rynków, które rządzą się swoimi prawami. Oczywiście jest Unia Europejska, która gdzieś to spina jedną klamrą, ale to wszystko, co dzieje się lokalnie, podatki, różnego rodzaju obostrzenia, zakazy, często też inne podejście do na przykład kwestii samochodów służbowych i tak dalej, to wszystko powoduje, że prowadzenie biznesu tu jest trudne, ale ono też jest bardzo dobrym poligonem doświadczalnym. My tutaj zdobywamy mega dużą wiedzę na temat tego, jak klient traktuje samochód. Zresztą jest to jeden z najbardziej wymagających klientów na świecie, klient europejski. Stąd tak mocna reprezentacja i pozycja marek premium europejskich na świecie, bo one stąd się wywodzą i tutaj odpowiadając najpierw na potrzeby tutejszego klienta zbudowały swoją pozycję. My też nie ukrywamy, że my gdzieś dążymy do bycia marką premium w długim okresie. To nie jest coś, co się dzieje za pstryknięciem palcami, ale Europa jest nam bardzo potrzebna wizerunkowo, potrzebna jest nam też sprzedażowo. Tu jest największa sprzedaż samochodów marek premium na całym świecie i też potrzebna jest nam dlatego, że jesteśmy w stanie tutaj po prostu zbudować pewien emocjonalny związek z klientami, a to jest też jeden z tych elementów, które są nam potrzebne, żeby budować wizerunek marki premium. A jak Polska na tym tle się odbija? Jak ty widzisz Polskę, jeśli chodzi o pozycję Mazdy w przyszłości? No też trochę pod kątem tego, o czym mówisz w tym roku, czyli o tym, że ceny samochodów będą rosły, tak? Że to dostosowanie do różnych norm, które nam są przedstawiane i zarówno tych ekologicznych, jak i tych bezpieczeństwa powoduje, że no, samochody de facto są coraz droższe. Czy to jest największe wyzwanie w tej chwili dla Was? Tych wyzwań jest dużo. Musimy pamiętać, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej z wszystkimi tego plusami i minusami. Ja jestem akurat wielkim zwolennikiem bycia w Unii Europejskiej, ale to też ma swoje pewne konsekwencje, które nas dotykają. Nas producentów, ale też nas użytkowników samochodów, nas kierowców. Tymi konsekwencjami między innymi jest dążenie do sprawienia, aby samochody były bardziej ekologiczne i bardziej bezpieczne. I to jest totalnie okej, to znaczy trudno z tym polemizować, wszyscy się absolutnie z tym zgadzamy. Natomiast to się odbywa kosztem dużych inwestycji w produkty, w technologie, w rozwój i to wszystko powoduje, że to się przekłada na cenę samochodu, dlatego że jeżeli każdy kolejny model ma być bezpieczniejszy od poprzedniego, ma mieć więcej elementów na pokładzie, które zapewnią to bezpieczeństwo, częściowo też komfort, ale też będą lepiej traktować środowisko, to wszystko sprawia, że samochody po prostu kosztują więcej. I jeżeli porównamy dzisiaj samochody z ceną samochodów sprzed 10 lat, no to widzimy tę różnicę bardzo mocno. Ona stopniowo, rok do roku nie jest może tak odczuwalna, ale na przestrzeni dekady na przykład to już jest widoczna różnica. No i rzeczywiście samochody w naszym mniemaniu będą drożeć, dlatego że one po prostu wymagają większych nakładów inwestycyjnych, ale też materiałowych po prostu w czasie zwykłej produkcji. Plus skomplikowanie niektórych rozwiązań też wymaga większych nakładów podczas eksploatacji. Tego się nie da uniknąć. No, wspomniany diesel dzisiaj, żeby był czysty, musi choćby być wyposażony w układ selektywnego oczyszczania spalin SCR, gdzie trzeba dolewać AdBlue. To też jest jakiś koszt, też jest jakiś dodatkowy obowiązek, o którym musi pamiętać kierowca i bez którego nie ruszy takim samochodem, jeżeli mu zabraknie tego środka. Więc jakby to wszystko się wiąże z postępem, z tym dążeniem do utworzenia samochodów, żeby był jeszcze lepszy i bardziej wydajny. W przypadku Polski my jesteśmy historycznie już od paru lat czwartym rynkiem dla Mazdy w Europie. To jest naprawdę mocna pozycja. Pierwsze są Niemcy, potem Wielka Brytania, Hiszpania i Polska. Dlatego my się w tej Europie mocno liczymy. Mało tego, przez to, że Mazda oficjalnie jako przedstawiciel fabryki jest w Polsce od 2008 roku, udało nam się skorzystać z tego, że mamy taką czystą kartkę i zapisać tę kartkę troszkę po swojemu, tak jak chcieliśmy tę markę tutaj spozycjonować i wypromować. I dzisiaj jako jedyny rynek w Europie możemy powiedzieć, że jesteśmy
Mazda w Polsce jest postrzegana jako marka już nie masowa, jeszcze nie premium. Jesteśmy gdzieś w połowie drogi. Myślę, że jesteśmy gdzieś w tym miejscu, gdzie parę lat temu było Volvo i gdzieś tam pretendowało właśnie do grona tych najlepszych, tych marek premium, i my gdzieś tutaj już się powoli zagościliśmy i wykonujemy ten ruch. I rzeczywiście pozycjonowanie marki, pokazywanie jej filozofia i taka próba pokazania też klientom, że tu nie chodzi tylko o cenę, nie chodzi tylko o licytowanie się na skróty w wyposażeniu albo na hasła pod tytułem naj, to rzeczywiście się sprawdza, tylko na to potrzeba dużo czasu, dużo konsekwencji, dużo wytrwałości. No ja tak obserwuję to, co się dzieje w tej chwili u nas w firmie, co jest poniekąd związane z pandemią, i wydawałoby się, że raczej powinny się wynajmować w tej chwili samochody tańsze. I oczywiście jakiś tam segment rynku rzeczywiście taki pozostał. Głównie to są samochody dostawcze, według tego, co widzę, ale bardzo rośnie nam udział samochodów marki premium. I to nie wiem, na ile to jest trend ogólnopolski, on się utrzyma, ale w tej chwili wydaje mi się, że właśnie ludzie coraz częściej wynajmują sobie samochody nieco lepsze, niż mogliby sobie kupić czy wziąć w kredyt. Myślisz, że Mazda w przyszłości będzie się wynajmowała częściej niż sprzedawała? Czy to jest możliwe, że przejdziemy na taki dość nowoczesny model, charakterystyczny dla tych pokoleń, które dopiero wchodzą teraz w okres produkcyjny? Mnie się wydaje, że w ogóle przed nami jest duża zmiana w sposobie zakupowym ludzi. My to już widzimy zresztą teraz. Troszeczkę nauczyliśmy się tego na abonamentach telefonicznych, do których za małe pieniądze miesięcznie mamy aparat telefoniczny i możemy sobie, nie kupując drogiego telefonu za kilka tysięcy złotych, używać go już od pierwszego dnia na co dzień. My to widzimy po różnych serwisach streamingowych, gdzie tak naprawdę za miesięczną opłatą możemy korzystać z jakiegoś wachlarza oferty, czy to muzycznej w przypadku serwisów streamingowych audio, czy w przypadku telewizyjnych, czy wideo tych propozycji on demand. I wydaje mi się, i jesteśmy o tym też przekonani, że gdzieś docelowo ten model biznesowy w przypadku samochodów też dojrzeje do takiego stylu bardziej używania niż posiadania. Bo rzeczywiście dzisiaj, już to widzimy doskonale na takich prostych produktach finansowych, za relatywnie nieduże pieniądze miesięcznie jesteśmy w stanie używać samochód, nie być jego właścicielem, tylko używać. To, co się z nim stanie później, to jest oczywiście zupełnie inna sprawa i za jaką kwotę wejdziemy w używanie tego samochodu, jaki jest próg wejścia. Natomiast jesteśmy świadkami takiej zmiany. Kiedyś tak było w Polsce szczególnie, że jeżeli nie byłeś wpisany do dowodu rejestracyjnego, to nie byłeś właścicielem auta i właściwie to co ty możesz mówić o posiadaniu samochodu. Potem to się zmieniło za pośrednictwem właśnie leasingów, gdzie ludzie zauważyli, że można ten samochód używać na koniec, wykupując go za jakieś pieniądze, ale generalnie nie muszą być wcale właścicielami, żeby się z niego cieszyć. A dzisiaj myślę, że jest to kolejny krok, gdzie w ogóle nie muszą myśleć o tym, że kiedyś zostaną właścicielem takiego samochodu, spłacając go dzisiaj miesięcznie, tylko po prostu używają i płacą za niego tak jak za abonament. I nasze produkty, które mamy rozwinięte w Mazda Finance, nie wiem, czy mogę mówić tutaj. Wytnę to po prostu. Nasze produkty finansowe już gdzieś zmierzają do tego, żeby proponować rozwiązania nie oparte o własność, tylko o używanie. I gdzieś myślę, że docelowo ten cały rynek nowych samochodów, zwłaszcza przy ich rosnącej cenie, będzie się za chwilę bardziej opierał o ratę miesięczną, a nie o cenę cennikową. A to jakby nawiązując trochę do tego, o czym mówisz, bo my to oczywiście rozwijamy od dłuższego czasu, ten wynajem samochodów długoterminowy bez opcji posiadania, za to z tą pełną opcją różnych pakietów, ubezpieczeń i tak dalej. Ale też trochę weszliśmy w tą pandemię przygotowani, bo jednak jesteśmy marką, która oferuje samochody online. I to wszystko, co u nas wymaga, wszystkie te czynności, które są wymagane, żeby ten samochód wynająć, odbywają się drogą online. Moje pytanie jest takie być może dość przewrotne, ale myślisz, że w przyszłości będą takie klasyczne dealerstwa samochodów? Nie mówię o serwisach, bo one muszą zostać, tak? Te samochody muszą mieć wymieniany olej i muszą być serwisowane,
ale takie klasyczne salony, które kosztują bardzo dużo pieniędzy, gdy trzeba kupić działkę, zdobyć wszystkie pozwolenia, wybudować, potem spełnić te wszystkie standardy, każda marka ma wiadomo inne, a w końcu pracują tam ludzie, trzeba tą firmę rejestrować i tak dalej, i tak dalej. Koszty są gigantyczne. Myślę, że my pójdziemy w tym kierunku, że tego typu przedsiębiorstwa znikną. Jest już jedna marka, która sprzedaje samochody na świecie bez fizycznych salonów i ludzie stoją w kolejkach. Słyszałem nawet, że w kolejkach do statku, z którego zjeżdżają te samochody po przypłynięciu ze Stanów Zjednoczonych do Holandii. I ona pokazuje, że rzeczywiście można prowadzić sprzedaż drogich samochodów, wcale nie tanich, bez właściwie fizycznego salonu, ale to jest wyjątkowa marka, dlatego że ona, myślę, że ma bardziej rzeszę wyznawców niż takich klientów powracających, którzy mają długie doświadczenie z samochodami, w tym przypadku elektrycznymi, i gdzieś tam po prostu przekładają swoje dotychczasowe doświadczenia z aut spalinowych na elektryczne. Nie, to są pewnie ludzie, którzy chcą czegoś nowego i są w stanie zapłacić, w cudzysłowie, ten koszt braku fizycznego kontaktu z salonem. Na krótką metę jestem przekonany, że salony samochodowe nie znikną i na pewno przez najbliższych kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat one będą cały czas bardzo, bardzo potrzebne, bardzo mocne. My już o sprzedaży online powszechnie słyszymy od dobrych kilkunastu lat, że to jest już za rogiem, że to jest za chwilę, że to jest jutro, że przecież technologia już nam na to pozwala i oczywiście to się dzieje, ale to się dzieje w pewnym ograniczonym stopniu. Ja to widzę w przypadku Europy, a szczególnie Polski, że jest to bardzo zakup samochodu czy wybór samochodu, jest to bardzo emocjonujący moment, który jednak jakby wzbudza u człowieka chęć fizycznego kontaktu z samochodem, spróbowania takiego przetestowania, przymierzenia się, porozmawiania z kimś, kto jest doradcą bezpośrednio. My też bardzo lubimy z natury ludzkiej być rozpieszczani. My też wiemy, że jak pójdziemy do tego salonu, pogadamy, trochę ponegocjujemy, przy okazji się sprawdzimy, czy w ogóle my dalej mamy te umiejętności i zdolności negocjowania, to jeszcze coś dostaniemy i to jest ta taka nagroda wyzwalająca jakąś taką fajną, fajne hormony, które nas pobudzają. A dodatkowo akurat w przypadku Mazdy my wierzymy w to, że kupno samochodu to jest, czy wejście w jego posiadanie, to jest pewnego rodzaju doświadczenie i to doświadczenie buduje się właśnie od być może już kliknięcia na stronie internetowej, ale później jednak na bazie wejścia do salonu, doświadczenia samochodu, przejechania się nim i poczucia się jakby dobrze potraktowanym, bo to jest jakby cała ścieżka, którą my chcemy dzisiaj zaproponować i proponujemy naszym klientom. Więc najbliższy czas jestem przekonany, że salony zostaną, one są potrzebne. Natomiast być może zdarzy się tak, że to nowe pokolenie, które dzisiaj właściwie nie chce mieć samochodu, to nowe pokolenie używa tylko samochodu wtedy, kiedy potrzebuje, tak jak, nie wiem, wsiada na pokład z samolotu taniej linii lotniczej, kiedy chce się dostać na drugi koniec Europy, albo wsiada do samochodu z carsharingu, jak chce skoczyć po zakupy. Więc być może to pokolenie i następne już nie będą się do tego tak przywiązywać. My na razie pamiętamy jeszcze, jak to jest fajnie poczuć zapach nowego samochodu i pogrymasić trochę, poczuć się tym klientem przez duże K i gdzieś tam pokazać sprzedawcy, że my tutaj potrafimy dobrze negocjować, więc myślę, że jeszcze przez jakiś czas te salony zostaną. Ale co się będzie działo za kilkanaście, może kilkadziesiąt lat, no to myślę, że właśnie teraz jesteśmy świadkami jakiejś zmiany, być może nowego kierunku, który nastąpi. Dobrze, no to chyba tyle. Nie będę cię dłużej męczył. Wspaniały masz ten śpiew ptaków po prostu w tle cały czas. Słychać, ja mam słuchawki. Cały czas słyszę, je ale słychać. No tak to jest na home office, nie? Przystosowaliśmy się do tego. Zgadza się.